Miałem wielki problem, w jakiej serii umieścić ten film. Na moim kanale posiadam już kilka działów, które traktują o grach indie, takie jak Pora na Indora czy Laska Gaming na szybkości. Ale w ich założeniach leży zainteresowanie większej publiczności nieznanymi grami indie bądź promowania małych gier z dużym potencjałem. No właśnie, a Sibyl nie zalicza się do żadnej z tych kategorii. Głównie dlatego, że, według mojej opinii, jest zwyczajnie słaba, nawet w podejściu artystycznym i psychologicznym, jednak przez pewne środowiska jest zbytnio promowana i nagradzana jako objawienie branży. Też wam to coś przypomina? Kilka lat temu rozprawiłem się z Gone Home, które też było wychwalane pod niebiosa, a według mnie było płytkie i nudne. Po więcej szczegółów zapraszam do mojej recenzji, do której link znajdziecie w opisie. A teraz pozwólcie, że powiem kilka słów o omawianej produkcji. Civil została stworzona przez Ninę Freeman, która w formie gry próbuje nam opowiedzieć realną historię ze swojego życia. Ogólnie fabuła opiera się na, w cudzysłowie związku głównej bohaterki, granej przez samą autorkę, z tajemniczym Ichim, którego poznaje w Walterii, ulubionej przez protagonistkę grze MMO. Cała fabuła opiera się na specyficznej relacji pomiędzy dwojgiem graczy, którzy nigdy nie spotkali się na żywo, jednak poprzez wspólną grę, rozmowy oraz maile zawierające coraz to bardziej roznegliżowane zdjęcia. Aniny ale muszę was rozczalować z poczuchy ograniczają się do zdjęć w bieliźnie. Budują coś, co można byłoby nazwać wirtualną miłością. Autorka poprzez swoją historię pragnie poruszyć problem niektórych graczy z nawiązaniem kontaktów oraz w budowaniu poważnych więzi międzyludzkich, ponieważ większość czasu spędzają na graniu, izolując się od świata zewnętrznego. Trzeba jednak zaznaczyć, że sama Nina jest przykładem normalnego gracza, który poza godzinami spędzonymi w wirtualnym świecie ma kontakt z rodziną, przyjaciółmi, imprezuje oraz spędza wolny czas poza grą. To właśnie ICHI pomimo swojego atrakcyjnego wyglądu, choć nie mnie to oceniać, oraz pozornie ekstrawertycznej osobowości jest zamkniętym w sobie samotnikiem, spędzającym każdą wolną chwilę w grze. Nasza bohaterka powoli sprawia, że jej partner w grze otwiera się. Zaczyna go poznawać, dzieląc się z nimi sekretami oraz intymnymi szczegółami z życia, przez co zakochuje się w nim w pewnym sensie, ponieważ jest to uczucie ulokowane w człowieku, którego dzieli od niej wiele setek kilometrów, przez co nie było szansy na ich spotkanie. I ci broni się przed uczuciem. Odrzuca Ninę, ponieważ boi się zaangażować w nieznany układ oraz na wierzch wychodzi jego społeczne upośledzenie, powodowane brakiem kontaktów poza grą. W końcu dochodzi do spotkania pary oraz ich pierwszego razu. Historia jednak kończy się jak kończy, a gra się urywa. To, co Wam przed chwilą przedstawiłem, jest dość dogłębną i wykraczającą poza podstawowy kontekst gry analizą, ponieważ sama gra w sobie jest cholernie płytka w każdej możliwej płaszczyźnie. To nie jest kilkuwątkowa, wciągająca w historia z herstory, z którą gra ma bardzo dużo wspólnego. Jeżeli popatrzeć by pobieżnie na fabułę, to zostaje nam historyjka miłosna nastolatki o nieszczęśliwej miłości z grą w tle. Jest to zbyt infantylne i po prostu opowiedziane zbyt płasko, by wzbudzić w graczu chęć do jakichkolwiek przemyśleń. Moja analiza jest trochę wymuszona i nie zdziwiłbym się, że nadinterpretuję tę produkcję, przez co znalazłem jakieś kolejne nieistniejące dno. Okej, okay, rozumiem, ta sytuacja dla wrażliwej nastolatki mogłaby być trudna, ale nie nadaje się moim zdaniem do tła gry jak, jakakolwiek osobista by nie była. Bardziej do tego, by się nadał pamiętnik albo blog. Sama rozgrywka też nie bawi, a czasem nawet przeszkadza w odbiorze fabuły. Historię poznajemy w różnych punktach życia Niny, zaczynając każdy etap od pulpitu komputera. Tutaj możemy przeglądać jej zdjęcia, maile czy zapisy rozmów na czacie w plikach tekstowych. Tak nawiasem mówiąc, kto tak w ogóle robi? W dowolnej chwili możemy też wejść do gry, by pograć oraz porozmawiać na czacie głosowym z naszym wybrankiem. Sama gra polega na bezsensownym chodzeniu po mapie i klikaniu w potwory. Nie ma ani paska życia, skillów, dosłownie nic. Bezsensowna klikanina jest irytującym tłem do rozmów. Sama rozgrywka przecinana jest cutscenkami, które zostały nagrane za pomocą prawdziwych aktorów, a konkretnie to dwóch, samej autorki jakiegoś typa grającego czyjego. Przez co gra jest dumnie nazywana... FMV Ech... chyba będę musiał nagrać odcinek czym w ogóle jest full motion video bo wygląda na to że każda gra z filmami w cutscenkach pretenduje do tego miana sibil nie jest fmv filmy są częścią gry nawet sporą ale są tylko przerywnikiem dopełniającym fabułę nie są ani interaktywne ani nie opiera się na nich rozgrywka znajdujemy tam przemyślenia bohaterki jej półnagie sesje oraz bardzo subtelną i wycinioną scenę seksu i tylko tyle. Podsumowując mój dzisiejszy pseudo wywód, po raz kolejny nie rozumiem szumu wokół tej gry. Znam wiele innych produkcji, które poruszają poważne tematy podobne do tych, które powierzchownie przedstawiła nam Nina w swojej produkcji. Niedoświadczenie w tworzeniu gier oraz mały budżet, co, jak się przekonaliśmy wiele razy, nie jest problemem, by opowiedzieć dobrą historię, sprawiło, że Sibyl jest płytka, trywialna i na siłę starająca się być tym, czym nie jest. A fakt, że fabuła oparta jest na przeżyciach autorki, w moim odczuciu nie jest żadnym atutem. Gdyby każda młoda dziewczyna chciała ze swoich rozterek miłosnych zrobić grę, to gralibyśmy tylko w takie produkcje. Może i jestem po prostu zwykłym chamem i prostakiem, nie zrozumiałem głębi przesłania Sibyl, przez co potrafiłem Traktowałem ją krzywdąco? Możecie sprawdzić to sami, grając w tę około produkcję. Jednak nawet tacy koneserzy indie eksperymentów jak ja będą niezadowoleni z tej produkcji. Nie mówiąc już o graczach, którzy takie produkcje omijają na kilometr. Aktualnie Nina pracuje w Fulbright, studiu odpowiedzialnym za Gone Home przy ich najnowszej produkcji Takoma. Widać, trafił swój na swego.